Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia barbarzyńców 2014. Taki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo, w którego przygotowanie duży wkład wnieśli pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Publikacja stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji Protohistorycznej, która odbyła się w Wieluniu. Jej przebieg przypomniał pokrótce Waldemar Golec, wieluński archeolog. Jeden z dni zorganizowano dla chętnych wycieczkę po Wieluniu, to akurat nieszczęśliwie był dzień listy, deszczowy i takiej przykrej pogody, widać naszego kolegę z Muzeum Marka, prowadzącego po Wieluniu i po tych czapkach, chustach, późny październik, nie był w tym dniu łaskawy. Ponadto zwiedziliśmy takie ciekawsze lokacje, gdzie są zabytki tej miarycy, blisko w Konopnicy, tutaj widoczne na fotografii lotniczej, nie było w tym dniu takiego słońca. Kościół ze ścianą romańską w gruncie pod Wieluniem, kościółek w Grębieniu z pięknymi malowidłami. Konferencję poświęconą ludom barbarzyńskim zorganizowali naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Historii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej przy współpracy z Instytutem Archeologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie, Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze i Katedrą Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Bardzo się cieszę, że tak zacne grono naukowców chciało w tej konferencji wziąć udział i owoc tej konferencji możemy dzisiaj omawiać. Wydaje mi się, że polityka prowadzona przez wszystkich burmistrzów w mieście i też przez Rady Miejskie, która wszystko musi akceptować, była nakierowana bardzo mocno na upamiętnianie historii, na odkrywanie tej historii, która jest nieznana i właściwie nie było nigdy co do tego obszaru kłótni czy różnic zdań między radnymi. Zawsze uznawaliśmy, że to jest element naszego dziedzictwa, który musimy wspierać, musimy go pokazywać następnym pokoleniom. W obecnie wydanej publikacji zamieszczono 37 artykułów opartych na wystąpieniach naukowców. Dotyczą one przede wszystkim okresu Cesarstwa Rzymskiego, w mniejszym stopniu okresu przedrzymskiego i czasu wędrówek ludów. Zawartość jeszcze gorącej książki omówiła dr Lubomira Tyszler z Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród przybyłych gości byli m.in. profesor Tadeusz Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki, profesor Edward Droberiar, Uniwersytet Opolski, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Włodarczyk oraz muzealnicy z Piotrkowa Trybunalskiego, Praszki i Sieradza. W okresie dominacji rzymskiej od około przełomu ery, kiedy to pierwszy cesarz rzymski panujący między 27 rokiem przed naszą erą, a 14 rokiem naszej ery, czyli imperator Cezar Augustus, oparł swoje granice na Renie i na Dunaju oraz zabezpieczył je limesem. Europa została wówczas podzielona na dwie części, na dwa światy, można powiedzieć. Jeden to Imperium Romanum pod panowaniem rzymskim i drugi świat to Barbarikum, zamieszkiwane przez ludy, przez wolne plemiona barbarzyńskie. Barbarzyńcami przypominam określoną ludność, która pozostawała pod bezpośrednim wpływem wysokich kultur Śródziemnomorza, to jest kultury greckiej i oczywiście rzymskiej. Tak, zwróćcie Państwo uwagę, nie występuje tam, wystąpiło w tym wystąpieniu ani jedno słowo związane ze Słowianami. No bo rzeczywiście, teraz już możemy powiedzieć, tych Słowian tam no nie było, po prostu nie było. Na całym tym obszarze, którym zajmuje się ten tom i konferencja w głosie w postaci publikacji, jeszcze nie tak dawno w czasach PRL-u moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z żywiołem słowiańskim, wręcz tutaj na tym obszarze. Tymczasem wszystkie te plemiona, większość tych plemion, o których mówiła tutaj pani doktor Bogina, to są albo plemiona germańskie, albo plemiona celtyckie. Właściwie innych nie ma. Nie zabrakło też ciekawej dyskusji. Swój pogląd na temat barbarzyńców, oparty na wieloletnich badaniach na terenie ziemi wieluńskiej, przedstawił m.in. znany wieluński archeolog Bogusław Abramek. Tu prowadziłem badania na tym terenie i mogę powiedzieć, że znam ten teren. Ja tu nie widzę żadnego elementu, który by można było powiązać z Germanami. Proszę mi wierzyć.
Nie to, że miał jakiś antygermański, broń Boże. Nie, ale trzeba widzieć rzeczywistość inaczej trochę. I teraz tak, jeśli się tworzy takie wielkie wizje, ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie uznaję roli Germanów, jak oni grali, tylko teraz tak, byli w Polsce, byli, ale nie zalali całej Polski, przepraszam bardzo. Sertowie byli, przeszli, poszli. To się rozpłynęło, nie ma. Dużo wcześniej też to miało miejsce. Plemiona germańskie z terenów kultury przepolskiej dużo wcześniej wyemigrowały stąd gdzie indziej. Tak, Rzym oczywiście bogaty był, Rzym pociągał, jak najbardziej. Być może część ludności też z nimi poszła. Niewykluczone. To tak zwane wyludnienie, które mówiło się kiedyś 20 czy 30 lat temu. Usta Osanicza. A guzik, prawda? Ja sobie zrobiłem zestaw takich stanowisk późno-przepolskich, czyli późno-rzymskich, znak górne warty. Jest ich około 60. I teraz tak. Kiedy porównywałem materiały z Kulnicy, z Warkowa Kulnicy, do tych materiałów, które znane były wcześniej, chociażby z naszych terenów, tutaj z Przywozu, z Toporowa, z Olewina, czy inne materiały, to okazuje się, że między tym, co jest, zostało wydobyte w Warkowej Kulnicy, a tamtymi, nie ma różnicy żadnej. To jest kopia tych materiałów. Moim przekonaniem jest to sama ludność. To jest ta sama ludność.